Do Rady Miejskiej wkrótce po otwarciu ulicy rotmistrza Witolda Pileckiego wpłynęły dwa wnioski dotyczące nadania nazwy rondu u zbiegu ulic kardynała Wyszyńskiego z nową arterią. W jednym autorzy proponowali, by patronem ronda został święty Jan Bosko, drugi wniosek na patrona ronda wskazywał Aleksandra Seredyńskiego, lokalnego działacza Solidarności, opozycjonisty i mentora suwalskiej młodzieży w czasie poprzedzającym przemiany ustrojowe w Polsce. Petycje zostały przeanalizowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która zarekomendowała radnym wybór świętego Jana Bosko. Podczas sesji przewodniczący komisji wyjaśnił, że propozycja złożona przez emerytów i rencistów NSZZ Solidarność nie zostanie zapomniana. Prawdopodobnie na najbliższej lutowej sesji radni podejmą uchwałę w sprawie nadania nazwy drugiemu rądu znajdującemu się w ciągu ulicy Pileckiego u zbiegu tej ulicy z Północną. Aleksander Seredyński, urodzony w Lipniaku, był wieloletnim nauczycielem historii w suwalskich szkołach. Za działalność opozycyjną został internowany w dwa dni po wprowadzeniu stanu wojennego. Po siedmiu miesiącach zwolniono go z odosobnienia, ale pozbawiono go jednocześnie Prawa wykonywania nauczycielskiego zawodu podaje Encyklopedia Solidarności. Aleksander Seredyński trafił na wcześniejszą emeryturę, jednak z działalności związkowej nie zrezygnował. Zmarł 21 stycznia 2001 roku.